Witam was moi kochani w kolejnym i zarazem pierwszym odcinku z GTA Vice City serii Let's Play na moim kanale. Wczoraj był no dość duży live pod kątem oczywiście obecnych tam ludzi. Tak sobie pomyślałem właśnie, że fajnie będzie chociaż jedną z tych części pokazać wam w formie let's playowej, z uwagi na to, że nie każdy zawsze może być na live, nie każdemu to pasuje. Jest też wiele osób, które po prostu lubią bardziej tradycyjne formy odcinków, aniżeli właśnie live'y. Dlatego też właśnie postanowiłem pokazać wam GTA Vice City, czyli część GTA, którą lubię najbardziej. Mi ona osobiście z tej całej edycji ostatecznej podoba się najbardziej, dlatego też no zobaczymy, jakie zmiany nam ona przyniosła, zobaczymy sobie fabułę, zobaczymy ewentualne zmiany, które być może się pojawią, ponieważ tego jeszcze nie wiem, no i mam nadzieję, że wspólnie będziemy się po prostu dobrze bawić. Tak jeszcze tylko dopowiem, że podczas niektórych cutscenek będę musiał gadać, ponieważ będzie leciała muzyka. Muzykę sobie włączyłem, żeby ten klimat gdzieś tam był zachowany, dlatego też czasami będę właśnie jakieś tam swoje kwestie w dialogi z muzyką wplatał. Zapraszam, no i lecimy z tematem. Zatem przed nami restauracja St. Mark's Bistro w Liberty City, moi kochani. Słynny Sonny Forelli, pozostali członkowie mafii Forelli. Przy tej cutscence akurat będę musiał wam co nieco pogadać, ponieważ w tle leci muzyka. Kolejną taką cutscenką będzie na pewno cutscenka z misji Impreza, ponieważ tam, gdy będziemy na jachcie Kolonela Corteza, to właśnie też będzie muzyka w tle grać, także będę musiał co nieco pogadać. Jeżeli chodzi o moje takie pierwsze odczucia, o których wam już co nieco mówiłem, to no GTA Vice City po prostu dla mnie wygląda najlepiej. Oczywiście wy możecie mieć zdanie zupełnie inne. Bardzo mi się podoba właśnie tutaj ta scena z Sonnym Forellim i jego szajką, że tak sobie to powiem. Całkiem przyjemnie to pomieszczenie wygląda. Detale są naprawdę na wysokim poziomie. Mamy w tle tego słynnego gościa wiszącego na haku, co jest oczywiście też świetną ciekawostką. No i generalnie wszystko wygląda po prostu tutaj dobrze. Potem to delikatnie się zmienia, ponieważ postacie wyglądają jak wyglądają. Mi osobiście to mi w Resetti średnio przypadł do gustu. Podobnie też pułkownik Cortez, u którego misję będziemy sobie wykonywać, wygląda, no, tak trochę dziwnie, nie? I może przy tym pozostańmy. Okej, kończymy cutscenkę, która opowiedziała nam taki wstęp do historii, czyli oczywiście to, że mafia Forelli planuje dużą ekspansję na terenach Vice City. No i właśnie Tommy Vercetti, który odsiedział 15 lat w więzieniu, będzie musiał tą ekspansję przeprowadzić, zapoczątkowując ją w taki sposób, że wykupi od lokalnych dealerów, baronów narkotykowych, kokainę. Za oczywiście sporą sumę pieniędzy, o której też dowiemy się tak naprawdę na sam koniec tej serii Let's Play, ponieważ tam będzie podana dokładna kwota i sam jestem ciekaw, bo tam przy okazji już ostatniej misji w grze ta kwota była podana błędnie, ponieważ co innego było w napisach, a co innego mówił sam Tommy Vercetti. I to jest właśnie coś, co też chciałbym na końcu zweryfikować i zobaczyć właśnie z uwagi na to, że napisy są tworzone do tego wszystkiego przez studio Rockstar Games, to jestem właśnie ciekaw, czy tam będzie to naprawione, no bo wcześniej były napisy chociażby od Cenegi, czyli od polskiego wydawnictwa, jeżeli chodzi o napisy, może tak to sobie po prostu nazwę, dlatego też no to będziemy musieli sobie koniecznie sprawdzić, co nie? Cały czas gadam, wiem, ale jest muzyka w tle, jeżeli chodzi o te początkowe cutscenki. W ogóle tak się też zastanawiałem, czy nie będzie ciutkę zbyt ciemna ta gra na początku, ale chyba jest w miarę okej, jak tak patrzę na OBS-a. No i to jest właśnie ta cała transakcja narkotykowa. Wiem, że też na pewno dużo nowych osób przyjdzie, którzy być może nawet nigdy nie ogrywali GTA Vice City i którzy być może nawet nie znają zbytnio tej historii, dlatego też takie jakieś tam pewne elementy będę wam mówił, ponieważ historia w tej grze, moi kochani, to jest naprawdę coś niesamowicie ciekawego i coś, na co moim zdaniem warto zwrócić uwagę. Nie tylko gameplay, który też jest fajny, ale też ta historia, która dzieje się w tle. In my face. Wspaniałe czasy mi się przypominają, moi kochani, naprawdę. Mamy Kena Rosenberga, czyli takiego przyjaciela Tommy'ego Vercettiego, z którym Tommy będzie na początku mega współpracował, jeżeli chodzi oczywiście o dowiedzenie się tego, kto mógł potencjalnie tą całą transakcję narkotykową nam zaprzepaścić, dlaczego ona się nie udała. I taka właśnie pierwsza duża zmiana na samym początku jest taka, że słyszymy w Admiralu piosenkę Self Control Lori Brannigan, a na początku była to piosenka Michaela Jacksona Billie Jean. To był taki mega charakterystyczny właśnie
moment, gdzie wsiadaliśmy do tego srebrnego admirala i tam właśnie, ojej, panie taksówkarzu, jak pan jeździ? I tam właśnie słyszeliśmy piosenkę Michaela Jacksona, która była mega, mega specyficzna, jak to wspomniałem przed sekundką. Chciałem, żebyśmy się na początku przejechali jeszcze po tej głównej ulicy, z uwagi na to, że moim zdaniem ona jest najbardziej klimatyczną ulicą w całym Vice City, w tej wersji ostatecznej. Wygląda całkiem spoko, aczkolwiek też to wszystko nie uchroniło się od bugów, które chociażby wczoraj na wczorajszym live'ie było obecne. Wy to też zobaczycie w piątek, więc w czwartek był ten live, gdzie jak pojechaliśmy na plażę, to było widać, jak tekstury z dalszej odległości się nie doczytują i są takie mega kanciate. I to było takie, no, z mojej perspektywy niefajne, bo myślałem, że jednak będzie to wszystko nieco bardziej dopracowane. No, jak się okazuje, gra, no, nie jest pozbawiona błędów i bugów, których na pewno będziemy doświadczać, przechodząc tę grę. Okej, myślę, że nie ma co, lecimy sobie do hotelu Ocean View. Ja wam już mówiłem, że w becie ten hotel nazywał się Clevelander. Myślę, że jakieś takie tam mniejsze ciekawostki będę wam wplatał, aczkolwiek dużo, dużo ciekawostek na pewno pojawi się. Pojawi się w odcinkach przeznaczonych właśnie ciekawostką, nie? Zrobimy sobie, myślę, taką serię tajemnicy i ciekawostki i tam wam co nieco powiem więcej wraz z resztą, z Marcinem, z którym współtworzę tego typu odcinki. Okej, mamy tutaj wszystko po staremu. Mamy znacznik, który w tym momencie się strasznie świeci, jest taki mega wyrazisty. No ogólnie wszystkie kolory są w tym momencie mega, mega wyraziste w tej wersji Definitive Edition, co nie? Przepraszam. Jest jeszcze rano i czasami będzie mi brakowało tchu i takiego dobrego, fajnego głosu. Wybaczcie mi to. I know. You're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey, doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? So how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee are dead. You better be kidding me, Tommy! Tell me you still got the money! No, Sonny. I don't have the money. That was my Tommy, money, Tommy! Ale jesteś gruby. Jakie przedramiona. Nie mogę z tego cały czas. No i co? Wszystkie sprawy się mocno, mocno pogmatwały. Wylądowaliśmy w Vice City bez towaru, bez pieniędzy. Sonny Forelli jest wkurzony, ponieważ to on kazał jakby zaaranżować całe spotkanie, ustawić tą transakcję narkotykową, stracił swoje pieniądze, stracił narkotyki, no i jest po prostu wkurzony. No i teraz Tommy Vercetti, chcąc, że tak powiem, odkupić po części swoją winę w tym wszystkim, no bo brał udział, nie dopilnował tego, żeby wszystko poszło zgodnie z planem, no będzie musiał to wszystko naprawić, będziemy musieli dowiedzieć się, kto stoi za tym całym fiaskiem transakcji, o czym mówiłem sekundkę temu, no i będziemy sobie właśnie w związku z tym powolutku do tego dochodzić. Może się uda, może nie, zobaczymy. Szybki dług jeszcze na miasto. Tak jak mówiłem na live'ie, tak samo powiem i tutaj, no w dzień wygląda to spoko, jest przyzwoicie, jest ładnie, natomiast moim zdaniem wszystko wygląda dużo, dużo lepiej w momencie, kiedy jest noc. Szybkie cięcie z uwagi na to, że bałem się, że nie ustawiłem dobrze OBS-a pod kątem bitrate'u. Nieważne, nieistotne. Lecimy sobie do Kena Rosenberga po pierwszą misję, która... Ojej, jak... Ej, powiem wam, że to nie jest pierwszy raz. Naprawdę, na live'ie było to samo, czasami ci kierowcy jeżdżą jak popaprani. Mniejsza o to. Lecimy sobie do Kena Rosenberga, żeby tak naprawdę zaplanować wszystko i postanowić, od czego zaczynamy, żeby dowiedzieć się właśnie, kto stoi za tym fiaskiem transakcji w dokach. Także misja impreza przed nami, no i lecimy. I have been sitting in this chair all night with the lights off drinking coffee. This is a disaster. We are so screwed, man. These gorillas, listen to me, are gonna come down here and rip my head off. It's Nie będzie aż tak źle, byku. Go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do? Shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're gonna do. Coś pięknego. You're gonna find out who took our cocaine. And then I'm gonna kill them. That's a good idea. That's a great idea. Let me think. Oh, there's this retired colonel. Colonel Juan Garcia Cortez.
He's the one that helped me set up this deal well away from Vice City's established thugs, okay? Now listen, he's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's big players are gonna be there, okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there, sticking my head out the door. No way, not gonna happen. I told you, shut up. I'll go myself. Oh, whoa. Hey, I like 1978 too, but you know, this isn't gonna be a beer and strippers do. I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong reasons. What's wrong with the way I'm dressed? Okay, look, here. Stop by Raphael's. Tell him I sent you. He'll make you look respectable. Okay, go, come on. Damy radę, spoko. No tak. Ten strój to jego. Now I gotta dress like a chump as well as hang out with them? I like this shirt. I te słynne takie monologi Tomiego, które będziemy właśnie słyszeć po pewnych cutscenkach w grze. Na to też warto zwrócić uwagę, ponieważ to była swego czasu fajna, może nie, że ciekawostka, ale taka rzecz ponad coś, nie? O której warto było gdzieś tam sobie posłuchać. Okej, lecimy w takim razie się przebrać. Na początku w tej naszej całej sprawie będziemy musieli podjechać do Juana Garcia Corteza, który ma imprezkę na jachcie. Juan Garcia Cortez to jest osoba odpowiedzialna za zaaranżowanie, nie wiem, też nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale chodzi o to, że to on ustawiał całą tą transakcję w dokach. No i on też jest taką osobą, która na pewno będzie chciała dowieść tego, kto jest za tym wszystkim odpowiedzialny, także właśnie będziemy musieli sobie odwiedzić? O, przepraszam za te przejęzyczenia. No i zobaczyć, co on ma nam ciekawego do powiedzenia. Ojej, tak to nie powinno wyglądać. Ten motocykl powinien zajechać stamtąd tu i na pewno nie powinien stać tak jak stoi w tym momencie, także mamy pierwszy poważniejszy błąd dzisiaj. No, dziwne to było, ale mniejsza o to. I tak, i to co wam też mówiłem na początku, właśnie taka scenka, którą za chwilę zobaczycie, będzie taka trochę przegadana, popowiadam wam o co chodzi mniej więcej z tą imprezą i tak dalej, z uwagi na to, że będzie tam grała sobie muzyka, no i też na YouTubie nie będę mógł jej wam po prostu puścić bez swojego gadania, tak to wygląda. Prawa autorskie, te sprawy, doskonale pewnie wiecie o co chodzi. Okej, zajeżdżamy sobie na miejsce, mamy tutaj fajne furki, mamy Banshee, mamy Cheetaha, mamy Infernusa, mamy Stretcha, czyli sławetną limuzynę właśnie z GTA Vice City, której nie mogło zabraknąć z uwagi na imprezę i na poważne osobistości, które na tej imprezie będą. No i piękny jacht Corteza. Za chwilę poznamy Mercedes, czyli tą panią, która tam sobie stoi. Też będę mówił czasami takie oczywistości właśnie z uwagi na to, że wiem, że będzie na pewno dużo, dużo nowych osób, zwłaszcza też młodych, którzy zbyt wiele o tej grze nie wiedzą. To jest to, co na początku się rzuca w oczy, a mianowicie to, że Juan Garcia Cortez, czyli ten pan, który właśnie do nas przemawia, no, wygląda co najmniej dziwnie. Strasznie on odbiega od tego, co było w pierwowzorze. Jakieś takie zupełnie w ogóle inne rysy twarzy ma i wygląda mega kreskówkowo, tak jak też dużo postaci właściwie w GTA Vice City i nie tylko. Okej, Juan Garcia nam powie, jak to wygląda, że też będzie na pewno doszukiwać się tego, kto był odpowiedzialny za transakcję w dokach, a my tymczasem poznamy właśnie jego córkę, Mercedes Cortez, z którą będziemy coś tam flirtować i się zadawać. Ale to, co najważniejsze oczywiście, to to, że poznamy wiele, wiele innych osobistości, moi kochani, w tym momencie, z którymi będziemy mieli do czynienia na późniejszym etapie gry. I tak oto na początku Candy Sachs, którą poznamy w studiu filmowym, ale to też więcej nie będę zdradzał. Mamy kongresmena Alexa Schraba, na temat którego możecie znaleźć odcinek na moim kanale, który współtworzyłem z Marcinem. Mamy Donalda Lowa, mamy BJ'a Smitha, tego gościa po prawo, i Averego Carringtona, który teraz jest po prawo. Avery Carrington, czyli magnat nieruchomości, potężna osoba w Vice City, jeżeli chodzi właśnie o tę dziedzinę. BJ Smith prowadzi Sunshine Autos, czyli ten salon samochodowy, który jest potężnie zadłużony. A tutaj mamy właśnie Jessa Torrenta, czyli jednego z członków zespołu Loafies, którego też poznamy nieco lepiej na późniejszym etapie fabuły. Ponadto mamy Gonzaleza, czyli tak jak mówi Mercedes, jest to prawa ręka Corteza. Też będzie mieć styczność z tą postacią. Mamy Steve'a Scotta, czyli postać, która jest wielkim reżyserem filmowym. No i mamy też, moi kochani, Ricardo Diaza, czyli wielkiego barona narkotykowego, którego poznamy też lepiej i u którego będziemy wykonywali misję, co warto podkreślić. Ogólnie Diaz będzie na początku taką osobą, która będzie podejrzana o to całe zajście, natomiast no trochę bezpodstawnie też żeśmy sobie to tłumaczyli w odcinku o transakcji narkotykowej w Viceport, który też jest na moim kanale, którego możecie sobie bez problemu znaleźć.
No jeżeli chodzi o taki początek, to chyba powiedziałem wam tutaj wszystko. Raczej nie ma już takich tutaj postaci, o których warto co nieco więcej powiedzieć. Przepraszam, że przegadane, ale mówię, ta muzyka w tej cutscence jednak jest i będę musiał się tego typu rzeczy gdzieś tam ustrzegać, żeby wam tego po prostu nie puścić. To co zauważyłem, to że czasami wsiadanie do pojazdów nie działa tak fajnie jak powinno, jak to działało w pierwowzorze. Nie możemy też wsiadać do pojazdów, gdy one są w ruchu. To jest takie dosyć słabe. Maybe. Tak, słynny dialog z Mercedes. Jedziemy w tym momencie Mercedes odwieźć do klubu Pole Position, którego też będziemy mogli sobie w przyszłości nabyć, ponieważ no jakby nie było, słuchajcie, taki klub jak Pole Position, czyli oczywiście miejsce, gdzie spotykają się dżentelmeni, jest to jeden z kluczowych biznesów właśnie w tego typu mieście, jakim jest Vice City. No i co? Chyba póki co, jeżeli chodzi o ten taki wstępik, to na tyle i będziemy mogli przechodzić sobie do kolejnych aspektów, między innymi... O, w tym momencie jest muzyczka. To jest w ogóle dziwne, bo na live jej nie było, z tego co pamiętam, albo po prostu tyle gadałem, że aż jej nie słyszałem. Mniejsza o to, lecimy sobie zapisać grę. Pokażę wam też na początku w hotelu Ocean View pokój, w którym tak jakby rezyduje na początku Tommy Varesetti. Też co nieco właśnie go komentowałem na live, moim zdaniem wygląda po prostu fajnie, tak samo jak i cały ten hotel. Momentami jest mega ciemno, ale myślę, że to jest jakiś tam mniejszy detal, na którego w ogóle nie warto zwracać uwagę. Tak sobie oto właśnie ten hotel się prezentuje. Tu mamy po lewo możliwość przebrania się, ponieważ w GTA Vice City jedynie co mogliśmy, to zmieniać właśnie skiny albo ewentualnie przebrania... W formie takich gotowych już kompozycji ubraniowych, nie? Że tak sobie to nazwę. Także tak to wyglądało. Fajne łóżko, fajnie to wszystko wygląda. Ten pokój oczywiście ulegnie znacznej zmianie w dalszej części fabuły, ponieważ tu będą pojawiały się wraz z biegiem fabuły pewne przedmioty i tego typu rzeczy, ale to też myślę, że być może nawet i sobie zobaczymy. Zobaczymy, czy będę pamiętał o tym wszystkim, żeby wam to na bieżąco pokazywać. Okej, zapiszemy sobie grę. Zapis jest całkiem fajny, przyjemny. Ogólnie powiem wam, że jeżeli chodzi o ten taki aspekt menu, to wszystko to zostało w takiej fajnej formie. Ogólnie wiele osób narzekało na to, jak te gry wyglądają, ale też powiem wam, że trochę zastanawiam się nad tym, czy można było aż tyle z tej gry wycisnąć, no bo to jest gra mega stara, nie? Czy można było jeszcze więcej z tej gry wycisnąć, biorąc pod uwagę to, że no ważne było, żeby zachować klimat tej całej rozgrywki, nie? To jest takie w sumie dosyć istotne pytanie i ciężko mi na nie sobie póki co odpowiedzieć. Będą natomiast materiały recenzenckie na pewno przygotowywane i tam pewnie co nieco o tym powiemy, jak już też wszystko z Marycianem przemyślimy. Okej, okay, Hotel Harrison, misja Ciemna Uliczka, zaczynamy. To jest Vice City, Tommy. Okay, there's this Limey, some music industry slimeball. Goes by the name of Kent Paul. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke, it's this guy, all right? He's always at the Malibu. I'll go pay him a visit. No okej, okay, ciśniemy z tematem. A ja oczywiście zaczynam za chwilę dalsze opowiadanie o tym wszystkim. Jak mogliście zauważyć, no póki co Juan Garcia Cortez nie wie zbyt wiele. Niestety tak to wygląda. O, weźmy sobie ten sławetny skuterek. Fajnie, będzie się nim przejechać. No to, co jest spoko, to całe menu wyboru stacji radiowej. Podobnie to działa w związku z broniami. Mi się wydaje, że zwłaszcza młodsi gracze to po prostu docenią. Dla mnie też jest to spoko opcja, bo czas się tak fajnie spowalnia i możemy sobie na spokojnie dobrać jakąś tam stację radiową. Co jest spoko opcją. Okej, lecimy sobie na spotkanie z Kentem Polem, ponieważ Juan Garcia Cortez, którego poznaliśmy na jachcie, no nie wie póki co zbyt wiele. On też próbuje do tego wszystkiego póki co dojść, tak naprawdę pozyskać jakieś informacje. No i póki co Ken Rosenberg poleca nam spotkanie z Kentem Polem, gdzie też cutscenkę będziemy musieli sobie na początku przegadać, ponieważ będziemy w klubie Malibu i tutaj będzie grała muzyka. Ale chodzi o to, że Kent Paul jest takim lokalnym informatorem i on właśnie ma dużo gra muzyka. No tak, gra muzyka. Także, no właśnie, jest takim lokalnym informatorem i jeżeli ktoś ma coś wiedzieć na temat tej całej nieudanej transakcji, mieć jakieś takie przecieki odnośnie tego wszystkiego, to właśnie Kent Paul, który swoją drogą wygląda śmiesznie. Ma taki fajny jakiś wąsik w ogóle, taki delikatny zarost. Też to jest to, na co zwróciliśmy uwagę na live, nie? Że Kent Paul rzeczywiście zmienił się nie do poznania. No, może bez przesady, okej. Okay. Ale rzeczywiście ta postać wygląda zgoła inaczej, nie? No i za chwilę może coś ciekawego się dowiemy.
To, co jeszcze tak właściwie mogę wam na początku powiedzieć z takich ważniejszych rzeczy, żeby tutaj nie wychodzić poza ten wątek, to, że są jakby osoby w Vice City, których byśmy nie mogli w ogóle brać pod uwagę, że oni mogli stać za tą transakcją. To jest w ogóle też takie ciekawe, ponieważ to może w naszych głowach siać no takie spustoszenie trochę, nie? Że delikatnie nie wiemy, o co chodzi, jak to w ogóle możliwe. To są takie elementy chyba wprowadzone przez Rockstara, które mają spowodować to, żebyśmy byli delikatnie zagubieni, żebyśmy może delikatnie tracili trop i tak dalej. Dlatego też gra błędnie nas czasami naprowadza na jakieś tam poszlaki, które no de facto ze sprawą albo mają mega mało wspólnego, albo są totalnymi fejkami. To jest też moim zdaniem spoko zagrywka. Myślę, że no celowa, nie przypadkowa. Okej, zobaczmy. Coś późno taka scenka się załączyła. Hey, what you looking at? You better start talking. Hey, make me, you prick. Okej. I w tym momencie wam pokażę taką śmieszną rzecz, która była w GTA 3, a tutaj nie ma na szczęście, bo w GTA 3 jak mieliśmy misję, gdzie musieliśmy dla Luigi'ego odzyskać samochód, właściwie taki samochód zadośćuczynienie za to, co pewien dealer robił z dziewczynkami Luigi'ego, to tam było coś takiego, że uderzyliśmy w gościa i on nas uderzył i przestawał nas bić. To było takie dziwne trochę. I want what you want, brother. Oh, yeah? And what's that? Your green and my dead brother's white lady. Unfortunately, you just silenced our lead. Jak on wygląda? Hey, whoa. No need to go all long range on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange town. We need to watch each other's back. My back's just fine, brother. You sure about that? Here, take this. Follow me. No i tak oto właśnie za sprawą Liotola, czyli tego kucharza, którego zabiliśmy, który miał być jakoś tam zamieszany w całą tą transakcję, poznaliśmy Lensa Vensa, czyli jedną z kluczowych postaci w całej grze. Okej, zabiliśmy wszystkich tych kucharzy. To, co jest takie trochę dziwne dla mnie i to, co pewnie zauważyliście wy też, to, że... Zmień broń? To co ja mam? A, mam tasak, spoko, to zostawię sobie w takim razie tasak. To, co pewnie zauważyliście, ci, co grali wcześniej w GTA Vice City, to, że w tym momencie postacie się nam podświetlają, gdy je namierzamy. To jest moim zdaniem taki trochę niepotrzebny zabieg, trochę taki bez sensu. Dobra, jedziemy Demo Nation. W tym momencie, w czasie jakby trwania gry, jest to taki pierwszy moment, gdzie poznamy mechanikę właśnie tej placówki. Tam oczywiście, tak jak w każdej innej części GTA, będziemy mogli sobie kupować bronie, które nam znacznie ułatwią dalszą rozgrywkę. Także podjedźmy sobie zobaczyć, jak to wygląda. Ja już akurat, jeżeli chodzi o Demo Nation, to wiem, jak wygląda, bo to też żeśmy sobie zobaczyli wczoraj na live'ie. Niemniej i tak wam zamierzam to wszystko pokazać. Okej, mogłem w sumie wyłączyć radio, a nie mogę tego w tym momencie zrobić. No tak, możemy sobie wybrać broń, kupić. Z tego, co widzę, jest jakaś taka kamera, która obserwuje cały sklep. Nie wiem, czy ta kamera była wcześniej już. Ja bym sobie z tego samochodu chętnie wysiadł, bo kupimy sobie może pistolet jeszcze. Jeden magazynek. W tym momencie na początku nie mamy zbyt dużo oczywiście pieniędzy. Niemniej, spieprzyła mi się lampka i musiałem ją poprawić. Niemniej kupimy sobie, żeby zobaczyć po prostu, jak ta mechanika wygląda. Okej, naciśnij spacja, żeby kupić, czyli tak to działa. Nie mamy w ogóle pieniędzy, to kosztuje 300. Tego jest brak towaru i kamizelka, brak towaru też na początku. No to jestem delikatnie zdziwiony, że kamizelki nie ma, ale chyba też w sumie nie było w pierwowzorze. Oj, tego nawet nie pamiętam. Tak czy inaczej, zupełnie zmieniło się sterowanie. Myślę, że je możemy sobie jakoś tam przestawić potem, bo klawiszologia była zupełnie inna na początku. W sensie w pierwowzorach. Okej, wbijamy do Infernusa, odwozimy Lensa Vensa na miejsce i myślę, że jeszcze chyba zdążymy sobie dzisiaj wykonać jedną misję, też dla może i Juana Garcia i Corteza, bo Cortez ogólnie mówił, żebyśmy wpadli na jego jacht, gdy... Ojej, muzyka znowu gra, czyli znowu będę musiał gadać. A jednak nie będę musiał. Bo chyba właśnie Juan Garcia Cortez w tej takiej cutscence numer jeden z nim mówił nam, że jak będziemy mieć tylko chwilkę, to żebyśmy wpadli na jego jacht, pogadać o tym wszystkim. Tak mi się wydaje, ale literki C nie ma na radarze, jak na razie, więc będziemy musieli sobie na to poczekać. No i co na ten temat sądzicie? Jest godzina właśnie 7, mamy wschód słońca.
No i powiem wam, że przyzwoicie, to wszystko jest kreskówkowe, owszem, ale nie można powiedzieć, że prezentuje się źle. Zobaczmy telefon. Mega ważny telefon, za chwilę sobie o nim co nieco powiemy, tylko dajcie mi zapisać grę. O, Banshee, bierzemy sobie, to jest chyba mój ulubiony samochód w całym GTA Vice City, chociaż też jak mówiłem na live'ach, mam tych samochodów dużo, jeżeli chodzi o moje ulubione. Puśćmy sobie może Flash FM na początku. I tak, mieliśmy przed sekundką telefon od pewnej nieznanej nam osoby. Ta osoba dzwoniła do Leo Tolla, czyli do tego kucharza, któremu ukradliśmy telefon, nie? W tym momencie ten telefon jest w naszym posiadaniu. No i kwestia jest taka, że ten gość mówił, że mamy kupca na towar. To gdzieś tam już sugeruje, kto może być odpowiedzialny za to całe zamieszanie. Jest to taka, myślę, pierwsza, ważniejsza wskazówka, która co nieco nam mówi o tym wszystkim, co wydarzyło się na początku gry. I moim zdaniem trochę za mało osób na tego typu szczegóły zwraca uwagę. Ale to jest oczywiście moje zdanie, nie? Też jakby każdy może mieć inne. Okej. Natomiast tak jeszcze powiem, że ta wskazówka za niedługo doprowadzi nas do kolejnych mega istotnych, dzięki którym sprawa się nieco rozwiąże. Chociaż i tak nie do końca. Ale to w ogóle temat na inny odcinek. Oh, for God's sake, it's you. Oh, jeez. I'm gonna need new pants. Hey, those psychos from up north, they've been on the horn and they're coming down here soon. Now, where is the goddamn money? Relax. We're not at that part oh, yet. Oh, I thought that you were taking care of this. I really did. And now those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor? Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Now look, it's either that or Ferrelli's cousin Giorgio gets 5 years for fraud. You gotta take these guys out. I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about it. No! I tried that. The jury case didn't go so well. So make them change their minds. Myślę, że damy radę. Zobaczymy, czy to mi coś powie. Nie, chyba tutaj żadnego monologu nie było. Natomiast mamy właśnie młotek, który może się w tym zadaniu przydać. To jest taka misja chyba, żeby ciutkę gdzieś tam wyluzować temperament. Oczywiście Soniego Foreliego i bandy, ponieważ kuzynowi Soniego Foreliego, Giorgio, grozi 5 lat za oszustwa finansowe. O tym dowiedzieliśmy się właśnie w trakcie trwania tej cutscenki. No i musimy pomóc ławie przysięgłych, znaczy inaczej, dać im powód do zmiany decyzji. No i oczywiście najlepiej zrobić to w taki sposób, żeby ich zastraszyć, no bo jak żeby inaczej. Jak ktoś się boi, to powie coś zupełnie innego, aniżeli powinien. Wiecie, jak to po prostu działa. Także niszczymy sobie admirala należącego do tego typa. On z tego, co widać, póki co nie reaguje, ale możemy go właśnie wanąć młotkiem. On wtedy wsiądzie do admirala i rozbije się o pojazd z Pandexpressu. Aha. No tu jakby... Policja, kurde bele. Mamy chyba po raz pierwszy styczność z policją. Za chwilę pan policjant nas podbiegnie. Zostaw mnie, dziadu jeden. O, już? Szybko poszło. Z tego, co mi się kojarzy, chyba w pierwowzorze trwało to ciutkę dłużej, zanim ten gościu zmienił swoje zdanie, zaczął uciekać i tak dalej. No ale nic, bierzemy sobie radiowóz. Radiowozem jeszcze nie jechaliśmy, chociaż nie, to jest zły pomysł. Weźmy sobie Sentinela, ponieważ w radiowozie nie będzie żadnej muzyki. I oby tu żadnego policjanta nie było, w ogóle tamten zniknął, też to jest całkiem śmieszne. Zauważyłem to już podczas live'a, że dużo takich bugów, które były, gdzieś tam pozostały niestety. Ruch na ulicach miasta nie jest aż taki duży. Jest większy, ale mógłby być znacznie większy, żeby te odczucia z gry były jeszcze lepsze. Pozostał bug, z tego co pamiętam, w sumie to tu akurat trochę się zgubiłem, bo miałem w głowie ten bug z GTA 3, gdzie na początku nie mieliśmy w pojazdach znowu osób. W sensie jak oglądamy tą początkową scenkę z GTA 3, to tam znowu brakuje postaci w pojazdach, ale też w sumie jedna z osób komentujących napisała fajną rzecz, że być może twórcy to zostawili z uwagi na to, żeby uczcić
te pewne takie sztandarowe, można powiedzieć, błędy, które były właśnie w pierwowzorach. Ja osobiście uważam, że jest to słaby argument, ponieważ akurat błąd w postaci tego, że w samochodach brakuje postaci, no nie jest jakimś takim sztandarowym błędem i po prostu moim zdaniem powinno to być najzwyczajniej naprawione. Ej, czemu ten samochód się w ogóle nie niszczy? Halo, co jest? Pancerny samochód. O, w końcu się udało coś zniszczyć, wow, zajebiście. A spróbujmy może ręką. Może ręką pójdzie nam ciutkę lepiej. Albo i nie. Może tym. Ej, no co jest? Dlaczego ten Sentinel w ogóle nie ma żadnych uszkodzeń? Może spróbujmy w takim razie w taki sposób. O. Tak poszło znacznie lepiej. Chyba całkiem spoko poszło. Raczej Giorgio Forelli nie będzie miał więcej problemów i raczej ława przysięgłych będzie po jego stronie. Okej, mamy deszczową pogodę, na co też chyba warto zwrócić uwagę z uwagi na to, że tego nie będzie zbyt dużo w Vice City, przynajmniej mam taką nadzieję. No, zazwyczaj jednak Vice City jest to miasto słoneczne i zawsze to słońce jest gdzieś tam. Don't worry. I am worrying, Tommy. That's my style, because I seem to have this problem in my life with unreliable people. Don't be an unreliable person, Tommy. Please, do us both a favor. I'm looking forward to hearing from you. Raczej Tommy, tak z góry powiem, nie jest postacią, która będzie słuchać gdzieś tam rozkazów Sonny'ego Forelliego, także na początku może i tak, ale potem trochę w głowie Tommy'ego się pozmienia. Okej, mi się wydaje, że jeżeli chodzi o dzisiejszy Let's Play, to na tym sobie to wszystko zakończymy. Mam nadzieję, moi drodzy, że wam się podobał dzisiejszy Let's Play, no i że zobaczymy się już niebawem na kolejnym. Myślę nawet, że dzisiaj jak dobrze pójdzie. A tymczasem zobaczymy jeszcze jeden telefon. Co? Jeszcze jeden? Szybko? Pamiętacie ten telefon, który dostaliśmy wcześniej od pewnej nieznanej osoby? No, ktoś tam, być może i z uwagi na ten telefon, chce się z nami skontaktować i myślę, że misje w budce telefonicznej też będziemy sobie przechodzić, ponieważ są one mega, mega istotne. Dobrze, tak jak mówiłem, dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!